Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Po tragedii w Biesłanie katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 8 września 2004 roku. W liturgii wspominamy dziś narodzenie Najświętszej Marii Panny. To święto bardzo drogie pobożności ludowej skłania nas do podziwiania w małej Maryi, najczystszej jutrzenki odkupienia. Widzimy dziewczynkę, taką jak wszystkie inne, a zarazem niezwykłą, błogosławioną między niewiastami. Maryja jest niepokalaną córą Syjonu, przeznaczoną, by stać się matką Mesjasza. Patrząc na małą Maryję, nie sposób nie myśleć o tylu bezbronnych dzieciach z Biesłanu w Osetii, zakładnikach po barbarzyńsku uwięzionych i bestialsko zamordowanych. Znajdowały się w szkole, a więc w miejscu, w którym człowiek poznaje wartości nadające sens historii, kulturze i cywilizacji narodów. Wzajemny szacunek, solidarność, sprawiedliwość i pokój. Zamiast tego w tych murach doświadczyły przemocy, nienawiści i śmierci, zgubnych konsekwencji, okrutnego fanatyzmu oraz chorobliwej pogardy dla osoby ludzkiej. Spojrzeniem ogarniamy teraz wszystkie niewinne dzieci, które w każdym zakątku świata padają ofiarą przemocy ze strony dorosłych. Dzieci, które zmusza się, by sięgały po broń, uczyły się nienawidzić i zabijać. Dzieci, z których ciągnie się łatwe zyski, zmusza się je do żebrania na ulicach. Dzieci maltretowane, upokarzane, wykorzystywane i krzywdzone przez dorosłych. Dzieci pozostawione samym sobie, pozbawione ciepła rodzinnego i perspektyw na przyszłość. Dzieci umierające z głodu, zabijane w licznych konfliktach w różnych częściach świata. Oto wielki krzyk bólu, znieważonego w swej godności dzieciństwa. Nikt nie może i nie powinien pozostać nań obojętny. Drodzy bracia i siostry, przed kołyską małej Maryi na nowo uświadamiamy sobie obowiązek, jaki na nas wszystkich spoczywa, ochrony i obrony tych kruchych stworzeń i budowania dla nich pokojowej przyszłości. Módlmy się wspólnie, by zostały im stworzone warunki pogodnej i bezpiecznej egzystencji.